mzpitu.tv. Telewizja Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Naśladowanie sportowych idoli, dbanie o kondycję czy wreszcie chęć zagospodarowania wolnego czasu. Motywacji do przyjścia na trening siatkówki jest bardzo wiele. Zaglądamy na takie zajęcia wspierane przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Kontakt z trenerem, budowa zaufania i dobrych relacji między młodymi zawodnikami, poznanie i rozwijanie techniki gry. Przychodzę na te zajęcia, ponieważ siatkówka jest dla mnie wszystkim. Uwielbiam ten sport, sprawia mi przyjemność. Dzięki siatkówce mogę tak jakby oderwać się od codziennego życia, od codziennych problemów. Raz zaczął trenować, tak? To zachęciło mnie do uprawiania sportu, rywalizacji i tym podobnym wartościom, tak, które daje siatkówka, czyli ciężka praca, wytrwałość, cierpliwość. Mogę miło spędzić czas pozalekcyjny, nie muszę się martwić rzeczami szkoły, nie wpadam w różne nałogi, nie mam na to czasu po prostu. Treningi siatkówki są elementem programów profilaktycznych, które realizuje trener UKS Tempo 25 Olsztyn Błażej Kolpy. Z każdej porażki można wyciągnąć pozytywne rzeczy, motywujące do dalszego działania. A jeżeli wychodzi nam sukces, jest sportowy, tutaj jest w sporcie bardzo łatwo określić sukces, porażkę. Jeżeli jest sukces sportowy, on bardzo, bardzo integruje młodzież. Dodatkowo regularne i intensywne treningi mają jeszcze inną zaletę. Pozwalają młodym ludziom pozytywnie ukierunkować rozpierającą ich energię i rozładować jej nadmiar. Otwarte treningi siatkówki organizowane są w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie przy ulicy Wańkowicza. Informacji o terminach zajęć i realizowanych programach profilaktycznych, z których skorzystały już setki młodych ludzi, można szukać na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie lub za pośrednictwem Facebooka drużyny UKS Tempo 25. mzpitu.tv